Po raz 60. w ramach Pucharu Świata odbył się w Warszawie turniej szermierczy o szable Wołodyjowskiego. Wystartowało 203 zawodników z 36 krajów. To bardzo znany i poważany na świecie turniej. Zjeżdżają na niego najlepsi szermierze. W tym roku nie powiodło się naszej reprezentacji. Drużynowo była na miejscu 16, zwyciężyli Francuzi, a indywidualnie nasz najlepszy zawodnik zajął 32 miejsce. Szable Wołodyjowskiego zdobył Koreańczyk Bong Gil-gu.